Moje Ktulu. Samotny rejs. Cześć, jestem Kacper i witam Was w moim podcaście Moje Ktulu. Moje Ktulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach. To podcast dla miłośników wszelkich gier, które czerpią inspirację ze światów wyobraźni Howarda Philipsa Lovecrafta i jego naśladowców. To podcast dla fanów żwówtulu RPG, miłośników karcianek, gier komputerowych i gier planszowych osadzonych w światach lovecraftowskich. Cieszę się bardzo z Pozytywnego i serdecznego przyjęcia, którym otoczyliście ostatni dziewiąty odcinek podcastu poświęcony zbiórce na Zewktulu RPG prowadzonej na portalu. Wspieram to przez wydawnictwo Black Monk. Cieszę się, że w wywiadzie z Jerzym Rzymowskim, redaktorem naczelnym polskiego wydania Zewktulu, udało Wam się znaleźć kilka ciekawych, inspirujących wątków. Mam nadzieję, że przekonał Was, choć częściowo, do pełnego, Zaangażowanego wsparcia tego projektu wydawniczego i sięgnięcia również do portfela czy do świnki skarbonki, albo na internetowe konto, by wesprzeć zeftul RPG polskie wydanie siódmej edycji tej kultowej gry na portalu. Wspieram to, gdzie trwa właśnie zbiórka. Kiedy nagrywam te słowa, zeftul RPG zebrał na portalu już blisko 400 tysięcy złotych. Miejmy nadzieję, że dobra pasa będzie nadal kontynuowana i że pod koniec tej zbiórki, a zostało jeszcze trochę czasu, uda się pobić wszelkie możliwe rekordy, uda się zebrać fantastyczną kwotę, która pozwoli na wydanie tej gry w całej jej mrocznej, bluźnierczej chwale. Wiem co nieco o zakresie planów wydawnictwa Black Monk, jeśli chodzi o tak zwane. Stretch goulet, czyli o kolejne progi odblokowywane coraz wyższą sumą zebranych na portalu wspieram to pieniędzy. I powiem Wam, że na ile jestem w stanie to ocenić, zdecydowanie jest warto. Zaglądajcie więc na wspieram to, inwestujcie w to przedsięwzięcie wydawnictwa Black Monk, bo. Zeftulu RPG po polsku, Księga Strażnika, która ma ukazać się w przyszłym roku jako owoc tej zbiórki, będzie wspaniałym motorem do rozwoju naszego hobby w Polsce. Przyciągnie do niego nowe osoby. Jeżeli macie wśród swoich znajomych takie osoby, które kiedyś grały w Zewktulu, również przypominajcie im o tej zbiórce, zachęcajcie do wspierania jej, a może po prostu zdecydujcie się wpłacić pieniądze po to aby zrobić komuś fantastyczny prezent urodzinowy, imieninowy w przyszłym roku w postaci księgi strażnika. Tematem dzisiejszego wydania mojego podcastu jest, jak sugeruje tytuł, Samotnicze żeglowanie. Będę w związku z tym opowiadał o, o najsłynniejszym, chyba polskim samotnym żeglarzu. Będę szukał w jego biografii wątków, które mogą przydać się na sesji w Zewiektulu. Ale będę także recenzował jeden z dodatków, jeden z suplementów siódmej edycji, który pozwala na samotne i samodzielne przeżywanie grozy, to znaczy dodatek paragrafowy Elon Against the Flames. Nie przedłużając, zapraszam was w ten samotny rejs. Zaczynamy. Newsy. Chyba każdy, kto interesuje się zewem Tulu, przyzna mi rację, że w tej chwili nie ma ważniejszych newsów niż codzienne newsy związane z odblokowaniem kolejnych progów kampanii zew Ktulu RPG na portalu. Wspieram to. W chwili, gdy nagrywam te słowa, wyjątkowo późno, bo zwykle każdy odcinek podcastu powstaje na dobre parę dni przed jego publikacją, a dziś jest 15 listopada, to znaczy czwartek, jest wieczór. Nagrywam te newsy, żeby dać wam odcinek w tradycyjnym terminie, żeby się nie spóźnić. I przeglądam właśnie odblokowane cele na wspieram to ten, na którym mnie osobiście najbardziej zależało, czyli ulepszenie za 430 tysięcy złotych to jest wydanie wszystkich ekskluzywnych scenariuszy w jednym podręczniku. Już zostało osiągnięte. Mówię o tym akurat z tych najnowszych, chociaż oczywiście wcześniej było mnóstwo bardzo ciekawych i wartościowych progów, które zostały odblokowane. Zapowiada się to naprawdę wspaniale. Muszę powiedzieć, że każdy, kto wsparł na poziomie wyższym niż ten zielony, niż ten, niż ten najbardziej podstawowy, zostanie wprost obsypany przez Black Blackmonków ciekawymi rzeczami, fajnymi gadżetami. I przede wszystkim wartościowymi publikacjami, które pomogą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na waszych sesjach. To znaczy to, co jest mottem mojego podcastu, na pewno będzie dobrze realizowane przy pomocy tych wszystkich gadżetów, książek, książeczek, pomocy i kart. I przede wszystkim podręcznika głównego, czyli Księgi Strażnika Tajemnic. W tej chwili, kiedy nagrywam te słowa, zbiórka przekroczyła 430 tysięcy złotych. Mówi się na Facebooku, mówi się na portalach w fandomie, że może to dojść do różnych punktów. Jedni mówią, że dojdzie do 666 tysięcy. Dzisiaj chyba kuglarz napisał, że spodziewa się, że zatrzyma się gdzieś w okolicach miliona, opierając się na tej zasadzie symetrii, że. Taki sam jest pik początkowy zbiórki, jak pik końcowy. Cokolwiek się nie stanie, jakikolwiek nie będzie koniec tej zbiórki, to już teraz można powiedzieć z całą pewnością, to fantastyczny wynik. To naprawdę bardzo, bardzo imponujące rezultaty działań, które prowadzili lekmonkowie przez ostatnich kilka miesięcy i naprawdę dowód na to, że polski fandom RPG wyżyje że polski fandom rpg nie chce wyłącznie PDF-ów z Chomika, jest gotowy sięgnąć do kieszeni, kiedy szykuje się coś naprawdę wartościowego. I ja się z tego szalenie cieszę i jako wielki fan ze kibicujący tej zbiórce, dziękuję wam, dziękuję po prostu każdej osobie, która wpłaciła w tej zbiórce, dlatego że każda osoba przyczynia się do tego i przykłada się do tego, że mamy tutaj koniec końców taki Wspaniały wynik, i że rezultaty tej, tej zbiórki będą naprawdę powalające. Jestem o tym bardzo głęboko przekonany. Co tymczasem poza naszym polskim podwórkiem? Chaosium jakoś się specjalnie nas teraz nie rozpieszcza, bo chociaż słyszeliśmy o tym, że powstaje nowa, oryginalna, duża kampania, to na tapecie są głównie reedycje. Wiemy o tym, że będzie reedycja Terror Australis. Wiemy o tym, że zamierzają wydać. Harlem Unbound, w swoim sumptem, w swoim własnym wydaniu. I tego należy się na pewno spodziewać, ale jakoś nie ma żadnych powalających informacji. Czekamy, może coś się pojawi przed Bożym Narodzeniem. Coś, coś to tchnie w nas nadzieję na przyszły rok. Na Kickstarterze też jakoś tak wyhamowało to tempo. Oczywiście jest nadal klęska rodzaju, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju przypinki, tak zwane enamel lepel pins. Już chyba czwarta czy piąta zbiórka, która zbiera na te przypinki, takie do wpinania w klapę. A z rzeczy innych, ktulowych, oczywiście zbliżają się święta, więc mamy zbiórkę na ktulowe kartki świąteczne. Całkiem fajną. Tutaj zdaje się, że też nawet jakieś świeczki będzie można zamówić. Zostało to nieco rozwinięte. Te zbiórki są akurat całkiem fajne na kartki. Ja w zeszłym roku się zdecydowałem na wsparcie podobnego projektu. Dlatego, że nie trzeba ich zamawiać w postaci fizycznej, tylko można ich zamówić jako PDF-a i sobie po prostu na jakimś ładnym papierze wydrukować. Tam zawsze są instrukcje, jak to wyciąć, jak to skleić, żeby ładnie wyglądało. Taka kartka na pewno sprawi przyjemność Waszym graczom albo Waszemu strażnikowi tajemnic. Kartka z Ktulu albo z jakimiś potworami przebranymi za świętego Mikołaja albo mackami wplecionymi w adwentowy wieniec. To jest jeden projekt z Kickstartera, o którym chciałbym wspomnieć. Jest drugi dość ciekawy, czyli żywiczna figurka z wielkim Ktulu. Jest tutaj w tej zbiórce zarówno po piersie, jak i jest całopostaciowa rzeźba Ktulu. Zbiórka nazywa się The Avatar of Cthulhu. I jest mniej więcej w jednej trzeciej czasu trwania. Jeszcze nie udało się zebrać. Wszystkich pieniędzy, natomiast muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś jest miłośnikiem malowania figurek, to tutaj mamy do czynienia z takim ktulu nieco bardziej e, wyszczuplonym, takim bardziej, powiedziałbym, fit ktulu, niż takim zwalistym, tradycyjnym opasłem, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Czy zbiorą się pieniądze tutaj? W pewności nie mam, ale z doświadczenia raczej wynikałoby, że tak. No i na kickstarterze mamy jeszcze jedną dość ciekawą zbiórkę Sounds from the Void, Cthulhu Horror Music Companion. I to jest kampania rozpoczęta przez zbierającego, który ukrywa się pod pseudonimem Arkham Radio z Wielkiej Brytanii. No i ten, że zbieracz, który z tego co widzę nazywa się Marcin Kazimierczak, czyżby to był jakiś nasz krajan żyjący na Wyspach Brytyjskich, zbiera na mały album z królową muzyką już za 10 Funtów można dostać ten właśnie nowy album. To będzie 10, 10 może 12 piosenek czy, czy utworów, które mogą pomóc Wam wprowadzić odpowiedni klimat na sesjach czy zainspirować w pracy nad scenariuszem. I tyle w zasadzie na Kickstarterze. Jeśli chodzi o newsy, to w tym tygodniu wszystko. Nie ma sensu tutaj dopisywać jakichś nowych. Rzeczy otwierać, nowych tematów, kiedy jeszcze przez jakiś czas głównym tematem, najważniejszym zdecydowanie jest po prostu zbiórka. Na wspieram to zostało do końca 15 dni, kiedy nagrywam te słowa 439 tysięcy, a ja dalej trzymam kciuki i mówię: Blackmonkowie, dalej naprzód, prowadźcie nas prosto w otchłań obłędu, kiedy to polskie wydanie z Wktulu ukaże się drukiem. Tulu w Polsce. Ta historia zaczyna się w 1917 roku we Wiaźmie. To miejscowość w Rosji, w obwodzie Smoleńskim. A może zaczyna się tak naprawdę w 1940 roku na Krymie albo na wodach Morza Azowskiego, na Donie, na Morzu Czarnym. A może zaczyna się na Bliskim Wschodzie w 1943 roku, gdzieś w szeregach Armii Andersa? Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, gdzie zaczyna się ta nieznana, okultystyczna, zmyślona historia biografii Leonida Teligi, jednego z najsłynniejszych polskich żeglarzy, którą chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Wiemy, że życie tego wielkiego żeglarza, wzoru, idola lat 60. 70., patrona niejednej szkoły, bo osiągnięcia miał realne, imponujące, wspaniałe. Jego życie zaczęło się w Rosji, tam się urodził w 1917 roku, i dopiero później przyjechał z rodzicami do Polski, dzieciństwo i młodość spędzając w grodzisku mazowieckim. Jego zainteresowania żeglarskie dało sobie znać w czasie służby wojskowej. Teliga był zawodowym żołnierzem, był pod chorążem piechoty, potem służył jako podporucznik w Pułku Strzelców Legii Amerykańskiej w Równem i jeszcze przed wojną zrobił patent sternika morskiego w ośrodku szkoleniowym żeglarskim Wojska Polskiego w Jastarni. Po kampanii wrześniowej znalazł się na terytorium Związku Radzieckiego, zapewne temu, że zataił posiadany... Patent oficerski, zawdzięcza życie. Mógł skończyć w Katyniu, w Sterobielsku, w Ostaszkowie. Trafił na Krym, gdzie pracował przez jakiś czas jako rybak. Jego morskie doświadczenia potem przez jakiś czas nie były wykorzystane, kiedy ewakuował się ze Związku Radzieckiego razem z armią Andersa i dostał do Kanady. Tam po przeszkoleniu został strzelcem pokładowym bombowców Lancaster. Latał w lotach bojowych. A po zakończeniu II wojny światowej powrócił do Polski w 1947 roku. Miał wtedy już za sobą studia anglistyczne w Cambridge. Polscy weterani II wojny światowej po demobilizacji mieli możliwość korzystania ze specjalnego programu, który umożliwiał im wstęp na elitarne angielskie uczelnie. Teliga ukończył studia tam, a przymierzał się również do studiów na London School of Economics. Jednak wrócił do Polski. W 1947 roku i rzucił się od razu na głęboką wodę pracy dziennikarskiej z pewnym oczywiście zabarwieniem politycznym. Teliga nie unikał zaangażowania ideologicznego, zafascynował się socjalizmem, który wtedy w Polsce próbowali budować komuniści. Socjalizmem dodajmy przecież w najgorszym możliwym wydaniu. W mroku stalinowskich czasów był korespondentem, tłumaczem. Literatury angielskiej, rosyjskiej, pisał również swoje własne teksty, a jako dziennikarz, między innymi, pływał z polskimi załogami kutrów dalekomorskich, które gdzieś na północnym Atlantyku realizowały swoje połowy i opisywał ich codzienność, ich życie ich pracę w produkcyjnych reportażach. Jednak to, z czego Leonid Teliga jest najbardziej znany i myślę, że to nazwisko dźwięczy w uchu niejednego słuchacza, wiecie, co jest jego głównym dokonaniem, wiecie, z czego najbardziej słynął. Teliga był pierwszym Polakiem, który opłynął samotnie kulę ziemską na jachcie opty. Rejs ten zaczął się w 67, a zakończył w 69 roku. Sam fakt, że mógł podjąć się tego Zadania i zrealizować je z sukcesem, był efektem długoletnich przygotowań. Teliga musiał w pierwszej kolejności zebrać środki potrzebne na tego typu rejs i zrobił to pływając właśnie jako załogant na polskich kutrach dalekomorskich. Jeżeli wierzyć szkutnikowi, który przygotowywał jacht Opty, zebrał w ten sposób 200 tysięcy złotych, sprzedał również mieszkanie, aby sfinansować. Budowę tego jachtu, na którym chciało płynąć świat, jachtu Opty, jednostki przedwojennej klasy Konik Morski. I ta jednostka pod kierunkiem kompetentnych szkutników została zbudowana, zwodowana. Także już w 1967 roku, dzięki m.in. wsparciu ze strony Polskiego Związku Żeglarskiego i Marynarki Wojennej, udało mu się również wyposażyć ten jacht, tak żeby był gotowy do podjęcia wielkiego wyzwania. Samotnego rejsu dookoła świata. Tego typu wyzwań podejmowali się już wcześniej żeglarze i z sukcesem, ale miał zamiar być pierwszym Polakiem, który tego dokona, który sięgnie po to wielkie, można powiedzieć, najwyższe trofeum żeglarskie, jakim jest właśnie cyrkum nawigacja globu ziemskiego w samotnym rejsie. Oczywiście dzisiaj znamy już przypadki żeglarzy, którzy dokonywali tego typu wyczynów bez zawijania do portu, w jeszcze różnych e, szczególnych warunkach, które sprawiają, że ich dokonania są jeszcze bardziej imponujące, ale w latach 60. to było naprawdę coś, na co poważyło się wcześniej raptem kilku żeglarzy. Z powodzeniem e, ukończyło tego typu rejs. Teliga jest gotowy do drogi już w początkach 1967 roku chce wypłynąć z Gdyni, ale ze względu na duży ruch statków na Morzu Bałtyckim, w Cieśninach Duńskich i na Morzu Północnym, nie uzyskuje zgody na tego typu start rejsu, Dlatego zabiera swój jacht opty na pokładzie statku Słupsk, który płynie do Casablanki i właśnie z Casablanki wyrusza 25 stycznia 1967 roku dookoła świata. Trasa wiedzie go najpierw na Wyspy Kanaryjskie, potem przez Atlantyk na Karaiby, gdzie spędza nieco czasu przez kanał panamski. Tutaj warto dodać, że był to pierwszy kryzys na drodze tej ligi związany z tym, że władze kanału panamskiego pozostające pod wpływem amerykańskim, bo Panama była wtedy w zasadzie amerykańskim protektoratem, nie chcą przepuścić żeglarza z kraju komunistycznego i utrudniają mu możliwość Przejścia na Pacyfik przez kanał panamski. Teliga jednak nie poddaje się, po kilkunastu dniach uzyskuje to pozwolenie i już potem znajduje się na wodach Pacyfiku. Obiera najpierw kurs na Tahiti, a następnie na wyspy Fidżi. Z Fidżi wyrusza w najdłuższy etap swojego rejsu, wiedząc bowiem, że władze Australii i Afryki Południowej. Nie wydadzą mu wizy, nie pozwolą mu zawinąć do portu. Decyduje się na ogromny skok, właściwie skok przez pół świata, płynąc bez zawijania do portu z Fidżi do Dakaru. Ten 165-dniowy etap żeglugi jest prawdziwą mordęgą. Teliga uważa, że ma zapasy pożywienia i wody na 200 dni, ale już w okolicach Przylądka Dobrej Nadziei, gdzie spotyka się z innym jachtem, który pomaga mu nieco udostępniając ruchome części wyposażenia i jedzenie. Noci ci żeglarze, z których spotykają tę ligę, widzą w zasadzie cień człowieka. Wycieńczonego, wyczerpanego do granic, samotnego żeglarza, któremu brakuje wszystkiego i który jest w boleści, który jest ciężko chory. Ta liga wiedział już wypływając, że jego organizm zmaga się z chorobą nowotworową. Najcięższe chwile Rozwoju tej choroby najbardziej bolesny etap przypada w jego rejsie właśnie na ten samotny skok z Fiji do Dakaru. Spójrzcie na mapę, jaki to kawał drogi z Pacyfiku, Henhen, daleko za Australią i Nową Zelandią do Afryki Zachodniej. A jednak to mu się udaje i w kwietniu 69 roku po ponad dwóch latach przecina kurs, którym płynął z wysp Kanaryjskich na Barbados. W ten sposób zamyka okrążenie kuli ziemskiej w czasie dwóch lat i dwóch miesięcy. 30 kwietnia 1969 roku dopływa do Casablanki już ostatkiem sił. Samolot, który zabiera go do Warszawy, kiedy ląduje w Warszawie, przekazuje go w ręce personelu medycznego. Teliga nie jedzie do domu, tylko trafia karetką prosto do szpitala. Nie dane mu było długo cieszyć się życiem. Niewiele ponad rok później. Zostawiwszy notatki dość uporządkowane oraz cienkie broszurki opisujące jego wyprawę, umiera 21 maja 1970 roku, nie wróciwszy już nigdy na morze po zakończeniu tego samotniczego rejsu, już jedynie poruszając się pomiędzy szpitalem a mieszkaniem na warszawskim Mokotowie, gdzie opracowuje notatki ze swojej podróży. Tak wyglądała wielka, legendarna emblematyczna dla polskiego żeglarstwa podróż Leonida Teligi dookoła świata na pokładzie jachtu Opty. Oczywiście o tych wyprawach napisano i powiedziano bardzo wiele. Sam jacht zresztą też jest zakonserwowany. Można obejrzeć go na wystawie w oddziale Muzeum Morskiego w Tczewie, w Centrum Konserwacji Wraków Statków. Wygląda całkiem nieźle. Można byłoby podejrzewać, że jeśli by go zrzucić na wodę, to popłynie. No, ale ja oczywiście, jak zawsze, spróbuję do tej historii wziąć się z punktu widzenia kultowego i zapytać, jak możemy wykorzystać biografię tej ligi, zachowując oczywiście szacunek i cześć należną temu wielkiemu żeglarzowi, jakie stąd mogą płynąć dla nas inspiracje dotyczące przygód w światach Lovecraftowskich. No pierwsze pytanie, które się nasuwa, to jest to. Jaka była motywacja tej ligi do tego, żeby dokonać tego wielkiego skoku pomiędzy Fidżi a Dakarem? I dlaczego wcześniej, na poprzednim etapie rejsu, spędził na Tahiti aż 5 miesięcy? Dlaczego zrobił tak długą przerwę w swojej podróży? Nie była to jedyna dłuższa przerwa, którą ta liga podjął, płynąc dookoła świata. Wcześniej, kiedy był na Karaibach, to można powiedzieć, że krążył pomiędzy tymi wyspami, między Barbados, Martyniką, Grenadą, niespiesznie dość tam się poruszał. Wszystko to zaczyna układać się w podejrzaną całość, jeżeli przepuścimy to przez filtr wyobraźni Lovecraftowskiej. Być może Leonid Liga swoje przedsięwzięcie dopasowywał czasowo do jakichś zewnętrznych warunków związanych z określonym miejscem na Ziemi. Jeśli spojrzymy na mapę, zaznaczymy na niej daty jego przelotów, jego szybkich przepłynięć przez poszczególne morza, oceany oraz dłuższy czas, który zabawił w poszczególnych miejscach, pojawia się podejrzenie, że być może chciał być na Pacyfiku w jakimś konkretnym momencie. Zwłaszcza pięć miesięcy spędzone na Tahiti sugerowałoby, że coś wyjątkowego na tym Pacyfiku jest, co tę ligę szczególnie interesuje. Każdy kto czytał opowiadanie ze Wktulu, Howarda Phillipsa Lovecrafta, każdy kto interesował się Relay, to znaczy cyklopicznym miastem, w którym na dnie oceanu śpi Wielki Ktulu w otoczeniu swoich sług swojego gwiezdnego pomiotu, wie, że to właśnie na południowym Pacyfiku znajduje się to miejsce. Koordynaty wskazujące na ten akwen znajdujemy właśnie w literaturze zarówno u Lovecrafta, jak i Uderletha. Lokalizacja relay na południowym Pacyfiku jest zbliżona do południowego bieguna niedostępności, tak zwanego punktu NEMO morskiego. Bieguna niedostępności, a więc tego miejsca na oceanie, które jest najdalej oddalone od wszelkich mas ziemskich, najbardziej samotnego miejsca na morskich oceanicznych mapach świata. Oczywiście nie wiemy, aby ta liga przepływał przez tamte rejony. Byłoby to niecelowe z punktu widzenia powodzenia jego wyprawy, ale jeżeli puścimy trochę wodzy wyobraźni, możemy sobie wyobrazić, że być może jego pobyt na Tahiti wcale nie trwał pięciu miesięcy, i to, że znalazł się później na Fidżi po tak długim czasie, może oznaczać, że właśnie podejmował rejsy, podejmował wyprawy. W kierunku południowo-wschodnim, w kierunku relay wiedząc, że drzemie tam wielka siła, wielka magia, że tam bije serce, tam jest punkt magnetyczny kultuktulu na całym świecie. Być może był to jakiś szczególny okres, jeśli chodzi o aktywność Raleigh, aktywność sejsmiczną, która powoduje wynurzanie się tego przerażającego miasta o bluźnierczej, nieuklidesowej geometrii, o Przerażającej architekturze, o koszmarnej estetyce miasta, które jest grobem Wielkiego Któlu. Czy Teliga mógł zdążać właśnie w tym kierunku? Jest ciekawy wątek, który potwierdzałby tego typu intuicję. Dlaczego bowiem Amerykanie blokowali jego próbę przejścia przez kanał panamski? Dlaczego Australijczycy i RPA odmówiły mu wizy? Czy może w jego aktach z czasu służby w siłach powietrznych, w dywizjonie bombowym Ziemi Mazowieckiej podczas II wojny, kiedy latał na Lancasterach jako strzelec pokładowy, znajdują się jakieś wzmianki o jego zainteresowaniach okultystycznych? Może był znany tajnym stowarzyszeniom albo badaczom tajemnic z krajów anglosaskich jako. Wielki kultysta, wielki czarnoksiężnik, Ktulu, który wybiera się na południowy Pacyfik po to, aby dokonać tam jakiegoś bluźnierczego rytuału. Być może te starania nie miały wcale podłoża politycznego, starania, żeby te ligi nie dopuścić na południowy Pacyfik, a kiedy już się tam znalazł, aby nie wpuścić go do żadnego portu. Może w istocie społeczeństwa Australii, RPA, społeczeństwa tamtej półkuli były w ten sposób chronione przed niszczącą umysł wiedzą, którą Teliga liga mógł przywieźć z południowego Pacyfiku z miejsca, gdzie rozgrywały się koszmarne przygody jachtu Alert, statku Emma, tych wszystkich żeglarzy i marynarzy, którzy mierzyli się z koszmarami, Ktulu z koszmarami miasta Relay wynurzonego z otchłani Pacyfiku. Pomyślcie o tym, czy Historie samotnych żeglarzy podejmujących tego typu wyprawy, podejmujących wyprawy na granicy ludzkiej wytrzymałości, mierzących się z żywiołem w najbardziej bezpośredni, konfrontacyjny sposób, ja kontra wszystkie oceany świata, nie są nośnym i dobrym gruntem dla rozwinięcia ciekawych wątków w Waszych przygodach w Ze Jeżeli szukacie inspiracji, Sięgnijcie do książki Teligi, sięgnijcie do jego wspomnień z rejsu, które zostały uporządkowane przez jego brata. Książki wydanej pod tytułem Samotny rejs opty, bestsellera lat PRL-u. Bez problemu znajdziecie egzemplarz tej książki, myślę, w prawie każdej bibliotece publicznej. No i czytając to, sięgnijcie też do Zewu Cthulhu, Howarda Phillipsa Lovecrafta, Czytajcie tam opis relay, czytajcie opis tych podróży po południowym Pacyfiku, które prowadzą prostą, w otwartą paszczę koszmaru. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób zakiełkuje i przyniesie wam inspirację do scenariuszy, epizodów, wątków albo postaci na waszych sesjach w Zawiekturu. Recenzja. Pamiętam z okresu podstawówki, jak któregoś dnia w bibliotece publicznej na Warszawskich Bielanach, do której zaglądałem co najmniej raz w tygodniu, odkryłem taką serię książek Wehikuł Czasu. Było to moje pierwsze spotkanie z paragrafówkami. Myślę, że poniekąd ważne dla kształtowania się mojej wyobraźni, jeśli chodzi o różnego rodzaju gry wyobraźni i gry fantastyczne. Ta seria Wehikuł Czasu no, wyszła jej całkiem. Nie mało tomów. Był jeszcze wojownik autostrady z paragrafówkami. Później miałem też styczność, kiedy one zaczęły przeżywać swój renesans i na polskim rynku pojawiły się oryginalne polskie paragrafówki, o których powiem kiedyś, bo są tam też mroczne, ciekawe tematy. Warto je zrecenzować. Ale w dzisiejszym wydaniu podcastu chciałem zwrócić waszą uwagę na ciekawą paragrafówkę opublikowaną przez Kajosium. Która jest dostępna zupełnie za darmo. Możecie ją po prostu jako PDF-a pobrać ze strony wydawcy, Etno Cost, i pobawić się nią trochę, żeby lepiej poznać siódmą edycję Wuktulu i myślę też, jest ona godna polecenia. Wszystkim tym, którzy nie mają jeszcze ekipy, z którą mogą zagrać albo są w trakcie jej kompletowania, a chcą trochę tego klimatu poczuć. Czy też dla tych, którzy chcą uchylić rąbka tajemnicy, zaprosić do swojego hobby osoby nie mające z nim wcześniej do czynienia. Mówię tutaj o książeczce Alone Against the Flames, którą opublikowało Chaosium w początkach linii wydawniczej siódmej edycji. Ona jest też dostępna poza bezpłatną wersją PDF-ową w internecie, jest dostępna jako normalny drukowany grzbiet, jako normalna drukowana publikacja, nawet widziałem ją w jednym z warszawskich sklepów z grami, w jednym z warszawskich centrów rpg akurat w sklepie Nobemowie, całkiem nieźle znanym, kto się potem sprzątnął, więc wnioskuję, że nawet za coś, co jest bezpłatnie dostępne w internecie legalnie, warto być może czasami zapłacić. Przechodząc do sedna, czym jest Alone Against the Flames? Jest to gra paragrafowa oparta na. Ponad 200 węzełkach, na ponad 200 paragrafach, punktach czy akapitach tekstu, po której poruszamy się w tradycyjny sposób. Zaczynamy od początku, a decyzje, które podejmujemy, prowadzą nas w różnych kierunkach, i, i na końcu każdego paragrafu mamy wskazanie, w zależności od tego, co wybieramy, jaką decyzję podejmujemy, do jakiego. Punktu w książce należy przejść. Alone Against the Flames tym się różni od wielu innych paragrafówek, że wprowadza elementy mechaniki skopiowane bezpośrednio z ZWO RPG z siódmego wydania. Nie jest to jedyna gra paragrafowa, która zawiera czynnik losowy, bo nawet w wzmiankowanym wehikule czasu bywały sytuacje, że trzeba było rzucić monetą i w zależności od wyniku tego rzutu monetą. Przechodziło się do tego paragrafu, bo to takiego fabuła rozwijała się w określonym kierunku, ale tutaj w Lone Against the Flames mamy taki zamiar pedagogiczny czy dydaktyczny, które Chaosium wprowadziło, a żeby po prostu gracz zapoznał się z mechaniką. Czyli mamy prawdziwą postać do Zewu Ktulu z potrzebnymi umiejętnościami, charakterystykami. Mamy parę kości dziesięciościennych, czyli mamy setki. I przy pomocy tego zestawu możemy po prostu poznawać, uczyć się mechaniki zewtu, wykonując odpowiednie testy i obserwując konsekwencje tych wyników w wskazanych w książce momentach. Jak wygląda warstwa fabularna? Mnie się ona bardzo podoba, chociaż muszę powiedzieć, że z tą przygodą spotkałem się w pierwszej kolejności nie w wersji PDF-owej paragrafowej, ale w adaptacji Alone Against the Flames, która pojawiła się na platformie um, Cthulhu, Chronicles. Cthulhu Chronicles, czyli w grze na tablety i komórki, która najpierw ukazała się na iOS-a, niedawno też na Androida. W takiej właśnie jednoosobowej gierce paragrafowej na, na urządzenia mobilne, która jest bezpłatnie dostępna z pewnymi tam możliwościami wykupienia dodatkowych dostępów płatnych, ale, ale całą kampanię można przejść bezpłatnie. Jest dostępna online, można sobie pobrać na swoje urządzenie i składa się z szeregu modułów, z których właśnie pierwszym. Wprowadzającym w tę kampanię jest Alone Against the Flames. Muszę przyznać, że jak grałem w to na Cthulhu Chronicles, to chociaż no, jest to może troszkę toporna aplikacja, niepowalająca nie, nie swoją miodnością, to yy, przeżyłem kilka emocjonujących momentów i dałem się wciągnąć w fabułę. Fabuła czego dotyczy? W w dużym uproszczeniu jest to historia wizyty w pewnym małym miasteczku, które przygotowuje się do cyklicznej uroczystości. I chyba tylko tyle mogę powiedzieć, nie chcąc zdradzić tajemnic i ni nie chcąc spoilować tego, co w tej książeczce was czeka. Pamiętajcie więc, że Lone Against the Flames jest dostępne bezpłatnie, zarówno jako paragrafówka na urządzenia mobilne w ramach Cthulhu Chronicles, jak i jako po prostu tradycyjna gra paragrafowa, dostępna do bezpłatnego podtrzymywania jako PDF. Nie będę mówił, z jakim wielkim przedwiecznym tam przychodzi nam się skonfrontować. Ci, co znają trochę Pantheon, myślę, że są w stanie się domyślić. Powiem tyle, że jeżeli szukacie czegoś lekkiego na własne potrzeby, czegoś na jeden wieczór do przeklikania albo do przejścia z kubkiem herbaty w ręku, no to to może być dobry wybór. Fajnie, że jest taki bezpłatny podręcznik. Wystawiam mu śmiałą ocenę 4+. 4+, a nie 5. W zasadzie tylko dlatego, że można byłoby życzyć sobie, żeby Chaosium kontynuowało tę linię I żeby po prostu po tych 200 paragrafach coś się jeszcze pojawiło. Pamiętamy, kiedyś były takie wydawnictwa Chaosium Alone Against the Dark i Alone Against the Dark Wendigo, od których nazwę wzięła bardzo znana gra komputerowa, wyprodukowana pod brandem Call of Cthulhu. Mam nadzieję, że jeszcze takie paragrafówki powstaną. I powiem Wam szczerze, że to jest akurat fajne pole do aktywności fanowskiej. Może po prostu w ramach Miskatonic Repository. Ktoś z Was chciałby spróbować napisać taką paragrafówkę. To jest stosunkowo prosta, proste zadanie. Jak się jeszcze przetestuje parę razy, to chyba nie powinno to sprawiać większego problemu kreatywnemu strażnikowi tajemnic, który napisał wiele scenariuszy. Pomyślcie o tym, czy po prostu nie zaadaptować któregoś ze swoich lepszych własnych scenariuszy przygód. Na taką grę paragrafową. Jeżeli chcielibyście przy tym pomocy, jeśli chcielibyście przy takim projekcie współpracować, to po prostu odzywajcie się do mnie. Ja się chętnie w taki projekt jakoś z nowym rokiem mogę zaangażować, zarówno od strony promocyjnej, jak i z strony wydawniczej, czy po prostu coś podoradzać i potestować. Wszystkim życzę przygód. Uważajcie, żeby się nie sparzyć, grając w Alone Against the Flames. Jeśli chodzi o jakość tego podręcznika, to ja certyfikuję ją jako bardzo cool, bardzo dobrą. Nie ma ryzyka niebezpiecznych poparzeń. Biblioteka, Howard Phillips Lovecraft, Zew Cthulhu, przełożył Maciej Płaza. Rejs zaczął się tak, jak Johansen zeznał admiralicji. Emma z pustymi ładowniami wypłynęła z Auckland 20 lutego i wkrótce wpadła w objęcia nawałnicy powstałej skutek sejsmicznego wstrząsu tego samego, który dźwignął z morskiego dna niewysłowione okropności i otworzył im drogę do ludzkich snów. Emma przetrwała sztorm i wróciła na dawny kurs. Lecz 22 marca pomyślną żeglugę przerwało spotkanie z alertem. Stary żeglarz z niekłamanym żalem opisywał ostrzał i zatupienie szkunera. O smagłoskórych diabłach z alertu, pisał z wyraźnym przerażeniem mieli oni w sobie coś osobliwie odpychającego, coś, co sprawiło, że zgładzenie ich narzucało się wręcz jako obowiązek toteż Johansen z prostodusznym zdziwieniem przyjął z ust śledczych zarzut, jakoby jego załoga obeszła się z nimi okrutnie. Następnie, wiedziona ciekawością załoga Emmy, ruszyła z dobycznym jachtem pod dowództwem Johansena i wkrótce spostrzegła na horyzoncie wielki kamienny obelisk wystający wprost z morza. A wreszcie, na 47 stopniu, dziewiątej minucie szerokości południowej, i 126 stopniu i 43 minucie długości zachodniej przybiła do cyklopowego kamiennego wybrzeża, oblepionego mułem, szlamem i wodorostami. Była to oczywiście najpotworniejsza rzecz na świecie, objawiona w pełni namacalnych kształtów koszmarne trupie miasto Rylej, wzniesione w nieobjętych praludzkich odchłaniach czasu przez potężne, wstrętne kształty, które spłynęły na ziemię z ciemnych gwiazd. Tam, w zaciszu zielonych, lepkich lochów, spoczywał ze swymi hordami wielki Ktulu. Wreszcie, po nieprzeliczonych obrotach czasu, władny wysyłać myśli, które sieją trwogę w sercach wrażliwców, i wzywają wiernych, by przybyli z wyzwoleńczą i odnowicielską pielgrzymką. Johansen nie miał o tym wszystkim pojęcia, lecz Bóg przecież świadkiem zobaczył niemało. Przypuszczam, że z morza wychynął zaledwie wierzchołek całego miasta, ochydna, zwieńczona obeliskiem cytadela, w której leżał pogrzebany wielki ktulu. Gdy pomyślał o tym, co jeszcze może się tam lęgnąć, Mam ochotę targnąć się na swoje życie. Johansen i jego ludzie z bojaźnią chłonęli kosmiczny majestat tego podmorskiego babilonu pradawnych demonów. Na pewno domyślili się, że nie pochodzi on ani z naszej, ani z żadnej innej rozumnej planety. Bojaźń, jaką przejął ich niewiarygodny ogrom zielonkawych, kamiennych bloków, Zawrotna wysokość potężnego rzeźbionego obelisku, tudzież osłupiająca identyczność posągów i płaskorzeźb z niesamowitym posążkiem znalezionym w relikwiarzu na pokładzie jachtu. Wszystko to aż tętni w zapiskach strwożonego żeglarza. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Cthulhu. Zachęcam Was do subskrybowania podcastu na Waszej ulubionej platformie. Możecie go słuchać na iTunes, Google Podcasts, Blueberry, SoundCloudzie i wielu, wielu innych platformach podcastowych. Subskrybując macie pewność, że nie ominie Was następny odcinek. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, poznawać newsy ze świata Cthulowego na bieżąco, słyszeć o najnowszych przedsięwzięciach, które w ramach tego podcastu podejmuję – Zachęcam was do śledzenia mojego twitterowego albo facebookowego konta, moje ktulu. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam was serdecznie z ostępów Izabelińskiej Puszczy, usłyszymy się znów za dwa tygodnie.